Cześć wszystkim, z tej strony Mlekolud i witam was w kolejnym odcinku z gry Forza Horizon 4 i dzisiaj jest padzik naładowany, więc eliminator będzie jak najbardziej grany. Tak jest, na wstępie oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę i komentarzu, jeżeli filmik wam się spodoba i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie po prostu, a my się już powolutku zawijamy, oprócz tego, że w płotki, we wszystko, to do samego eliminatora, więc ja sobie może go tutaj już odpalę z Horizon Life Eliminator. Zobaczymy, jak nas szybko weźmie, ewentualnie zaraz zrobimy szybkie cięcie po prostu. Próbowałem już przed chwilą w sumie i coś się zbugowało, nie chciało mnie w ogóle wciągnąć do eliminatora, więc no mam nadzieję, że teraz się zadziała, tak. Mam nadzieję, że po prostu teraz nas wciągnie do tej gierki i będziemy mogli sobie popykać najfajniejszy, albo jeden z fajniejszych trybów w tej grze. Na pewno najbardziej arcade'owy taki i zabawowy, można powiedzieć. Dobra, słuchajcie, bo nie wiadomo, ile to się będzie wczytywać teraz, więc widzimy się już w samym eliminatorku. Okej, mamy to nareszcie, serio nareszcie, bo dla was to było minimalne cięcie po prostu, a dla mnie około godzina męczenia się z ustawieniami internetu. Nie wiem, coś się zablokowało, zablokował mi się... Ciężko to stwierdzić, musiałem resetować jakieś ustawienia serwisowe IP w ogóle w komputerze, bo zupełnie nie chciał mnie dołączać. Zacinało się na ładowaniu, przeszukiwałem internet w tym czasie, kombinowałem, co się da zrobić i udało się, po dłuższym czasie, udało się doprowadzić do tego, że wczytało mi tą grę. Mam nadzieję, że to był problem, który udało mi się naprawić rzeczywiście jednorazowo i już będzie działało teraz, a nie, że będę musiał kombinować. Dobra, mamy wyzwanie, okej, zobaczymy, jak z tym wyzwaniem będzie w sumie tutaj. Jesteśmy ustawieni w dobrą stronę, to jest czwórka, no więc jest jakaś przewaga. No ja chciałem sobie podlecieć tutaj do tego fioletu, wybaczcie, że tak tutaj się zdenerwowałem. No masakra, no nie działa mi ostatnio GTA, ale to jest wina raczej dostawcy internetu i chyba przez to, że kombinowałem na tyle dużo z ustawieniami wszelkimi, no to w komputerze coś też mi się świetnie udało chyba przestawić, przynajmniej tak to wyglądało. Zobaczymy jak będzie z kolejnymi nagraniami, no, jak się dłużej nie pojawi Forza, to się okaże, że po prostu nadal mi nie działa. Ale no, będziemy kombinować, nie. Ja raczej zawsze próbuję rozwiązać taki komputerowy problem na własną rękę. No i jak widzicie, czasem to wychodzi w sposób taki, że mi nie działa internet, a czasem w taki, że no jednak się udało odpalić i możemy sobie chwilę pograć jeszcze. Na szybko udało mi się odpalić i włączyłem to nagrywanie szybko. O nie, uderzyłem. Mam mikrofon gdzieś z boku i muszę być taki wygięty. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo tak troszeczkę muszę do boku mówić i patrzeć kątem oka bardziej na monitor. Dobrze, że nie widzicie na kamerce, no bo kamerki tutaj jeszcze nie ma, ale jest w planach właśnie okamerkowanie pewnych serii, bo przyszła mi taki sprzęt właśnie, który umożliwi mi to. No i fajnie by było, myślę, żeby wstawiać jakieś filmiki z kamerką. Wiem, że ktoś tam pisał, żeby chciał, a co wy na to? Możecie powiedzieć, czy byście chcieli z kamerką gameplaye, czy wam to nie robi różnicy? Jakie jest wasze zdanie co do kamerek, proszę mi powiedzieć. Bardzo chętnie wysłucham. A teraz zobaczymy, czy uda się. Chyba się nie uda, chyba że go zarzuci. Trochę go pozarzucało. Ale dojedzie pierwszy? No dojechał pierwszy, no dobra, to co? To był tylko takie wyjaśniające. A teraz się w takim razie, jak już działa, to widzimy w kolejnym. Okej, jesteśmy na kolejnym podejściu działającego eliminatora, więc jest super, jest progres. I zobaczmy, no teraz już się skupię na samej grze, a nie opowiadaniu wam po prostu historii mojego internetu, więc myślę, że nam się uda tym razem troszeczkę lepiej to ugrać. I tutaj w ogóle leci muzyczka, więc wolę ją troszeczkę zagadać, żeby nie dostać jakichś copyrightsów. Nie wiem co prawda, czy za to są, ale wolę się upewnić, że będzie okej. Dobra, już ktoś tam podniósł dropa, więc musiał się szybciej wczytać. Tu jest jeszcze przede mną jakiś dropik, za mną nie ma tak na szybko, więc w sumie polecimy po tego tutaj, o ile nikt go nie podniesie, bo widzę, że ktoś tutaj jedzie. Szybciej, szybciej, szybciej. O tak, o tak, o tak, o tak, proszę, 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 proszę. Jest, udało się. Nie! Nie, zaspamowałem. Chwilę, czy to jest znowu golf? Czy mi się wydaje? Jeśli znowu golf, to będzie nieźle. Nie no, mam nadzieję, że tym razem ugramy. Ja zacząłem spamić nie ten przycisk w ogóle, ale nacisnąłem już ten drugi też, tylko
no on zdążył mnie wyzwać, albo ja jego, bo też słyszałem, że on naciskał klakson. No i wyszło jak wyszło, ale w sumie jakbym wygrał teraz z tym golfem, to naprawdę będę się czuł dumny z tego miniaka i ze swoich skillów. Jak na razie widać, że jego prędkość maksymalna tutaj jest minimalnie większa, więc no musimy to pokonać. Musimy się przebić przez tą prędkość jakoś bardziej skillem. Zobaczymy, jak tutaj ja wyskoczę, jak on wyskoczy. Super, już chciałem powiedzieć, że mi się udało, ale ja po prostu wleciałem w inne drzewo. No, każdy sobie swoje drzewo znalazł, mam nadzieję, że on znajdzie ich więcej po drodze niż ja. I ten konflikt rozwiążemy w taki sposób, że ja sobie po prostu wezmę jego auto i nie będziemy się już kłócić wcale. Jak na razie zarzuciło mnie całkiem potężnie tutaj na bok, spróbuję to wykontrować delikatnie, żeby nie wlecieć w żadne drzewo. Tutaj jest tama zapora, okej, to polecimy sobie dołem. Dobra, koleś nie wiem co tam kombinuje, ale niech kombinuje jak najdłużej. My sobie tutaj podjedziemy, co prawda tutaj jest bardzo stromo gdzieś w tym miejscu. Mam nadzieję, że uda mi się podjechać tym tutaj małym stworkiem. Bo jak mi się uda tutaj podjechać, to jest szansa naprawdę na wygraną na golfa. O, to było naprawdę niewskazane w tym momencie, żeby tutaj tak podjechać. Dajesz maluchu. Nie no, dasz rady raczej miniaczku, nie? Masakra. Mini na golfa, w sumie spoko pojedynek. Bardzo mi się podoba taki obrót spraw, chociaż chwilę nie będę jeszcze mówił, póki nie dojadę do tej mety. Na spokojnie, nawet już nie chcę się... No i tak to można grać. No i to jest pięknie podsumowanie sytuacji, którą wcześniej tutaj mieliśmy troszeczkę w gorszym wydaniu, bo dokładnie ten sam wyścig, ale no jednak wygrał ten drugi. No szkoda, mam tego golfa tutaj z 14, a miałem szansę na Audi na 5 tierze, ale już trudno. Taki golfik też nie jest zły, on jest fajny pod tym względem, że nie jest za duży, więc do manewrów się nada jak najbardziej między drzewami. No tam kolesiowi w sumie manewry wychodziły tak jak mi, ale gorzej było pod względem tego, że niepotrzebnie zupełnie wjechał na tą tamę. Ja też bardzo często tak robię, ale teraz staram się pilnować i jechać tam dołem, no bo tam się po prostu przejedzie szybciej. Okej, teraz tak, poszukajmy, przed nami jest dwóch jakichś gagatków, nie wiem, jeden będzie pewnie gdzieś tutaj bliżej, spróbujemy go wyzwać, mam nadzieję, że tym razem nie będzie to jakiś przeważający poziom o 3 tiery wyżej, tylko raczej coś równe już temu autku. Ktoś tutaj jedzie, spróbujmy sobie obczaić, co on ma, tak okej, oni się zaczęli ścigać, nie wiem, dziwne, bo ten drugi się ścigał wcześniej, więc nie wiem jak to się stało, że ten drugi dopiero teraz załapał, ale no cóż, pojedziemy dalej, ten też się ściga, więc no tego też nie mam za bardzo jak tutaj wyzwać. Już pół mapy przejechałem w ogóle tutaj sobie przez ten wyścig. No i pojedziemy w tą stronę, tutaj jest co prawda strach, że ktoś z naprzeciwka pojedzie, a ja obstawiam, że raczej w tamtą stronę będziemy jechać. Chwila, ile tu jest dropów, ja się wracam. O matko! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dropów, sześć, bo tu chyba jest kolejny. Widzę tam jakiś fiolet mi się przebija. Albo mi się wydawało, ale dobra. Nope. Tutaj big nope. Zawroteczka i pojedziemy sobie po te tutaj dropiki. Mam nadzieję, że tutaj się pojawi coś dobrego, a nie jakieś same startowe autka. No tutaj jeszcze nic ciekawego, ale dropów jeszcze mamy do ogarnięcia co najmniej 3. Ten w ogóle zjechał nisko, ale dobra. Dwójeczka, bez sensu. Tutaj mamy, no raczej to będą niższe tiery, no bo jakoś nikt ich nie popodnosił. Ale w sumie lancerek? Ja w sumie wezmę tego lancera tutaj sobie zamiast golfa. Myślę, że będzie spoko autko. Takie trochę bardziej tutaj, może nie tyle uniwersalne, ale mam wrażenie, o no na śnieg jest idealne, no spójrzcie, jest kamuflaż, więc można jechać. Czy ja się tu przecisnę? Przecisnąłem się. Ktoś tu podniósł dropa, jestem ciekaw co to było, pewnie coś lepszego, ale to zaraz się... Nie, to jest Supra! To jest Supra, ja bym tego na twoim miejscu, koleżko, nie brał. Okej, to będzie raczej w tamtą stronę. Dobrze obstawiam, ale w sumie musimy jechać na drogę. Więc... No, pozycję ma podobną do mojej. Kwestia śniegu i Supra. Śnieg i Supra to nie jest dobre połączenie, mówię wam. Więc jest szansa na wygranko, szansa na 5 tier i odzyskamy to, co mieliśmy na samym początku, tutaj dostępne prawie na wyciągnięcie ręki. A jednak się nie udało przez wyścig z golfikiem. Okej, tu sobie przejedziemy na spokojnie tą drogą. Tam zobaczmy dalej jak jest z metą, ale wydaje mi się, że na bezpiecznie. Ta Supra tak raczej utrzymuje odległość stałą, więc nie muszę się bać jakoś. Tu jest kolejny dropik, nic ciekawego.
nic ciekawego, po prostu nic lepszego, bo to w sumie to nawet spoko autko. Ta Supra minimalnie mnie tutaj podgania, więc no, czuję się lekko zagrożony. Choć, o matko, on próbował we mnie wjechać, ale było blisko. Supra wypadła, proszę państwa, co się stało, co to było? Chyba już raczej jej się nie uda. A jest szansa, że mi się uda. I tak właśnie jest. No bardzo dobrze. No takie wyścigi to ja lubię. Takie wygrane, wiadomo. Dobra, tam mamy kolejny dropik. Podjedziemy sobie od razu już i bierzemy sobie... No to nie jest dla mnie dobre autko. Moim zdaniem to nie jest dobre auto. Ono jest bardzo słabo skrętne. Taki mały czołg w sumie. No, nawet wygląda tak masywnie. Więc no... Fajnie by było podmienić to na coś lepszego bez opcji wyścigu, tylko jednak podnieść jakiegoś dropika. Ale to może być z tym różnie. Możemy się tutaj zatrzymać i troszeczkę poobserwować, porozglądać, czy mamy tutaj jakiegoś dropa, no ale nie widać na ten moment nic tutaj. A jest bardzo dużo strzałeczek przed nami, więc musielibyśmy podjechać w tamtą stronę, jeżeli chcemy kogoś wyzwać. No tym autem... Piątka na piątkę bym się bał serio troszeczkę. Fajnie by było jednak troszeczkę kogoś słabszego wyzwać, żeby mieć takiego pewniaczka. O, tutaj jedzie znowu Supra, ale ona się ściga z kimś, więc nie ma jak, ale dropów to jest po prostu jak makiem zasiał. Nie, to jest chyba właśnie mało. W każdym razie jest pełno tych dropów. Tutaj jedzie jakieś autko. Niedobrze, niedobrze wyzwał mnie. No to już trudno, musimy jechać na pewno w tą stronę. Nie? No to naprawdę bym się nie spodziewał. Dobra, teraz trzeba by jakoś podjechać pod górę. A tutaj nie będzie łatwo. Pojedziemy centralnie za nim, bo mam wrażenie, że moja prędkość maksymalna jest troszeczkę większa. Spróbujemy jakoś tutaj podjeżdżać łagodnie, żeby nam się udało troszeczkę szybciej wyjechać z tej słabej dosyć sytuacji, jaką jest podjazd pod wielką górę. On się tutaj też ładnie pnie. Kurczę, no łeb w łeb, a metrów coraz mniej. Troszeczkę go wyprzedzę może? Jeszcze trochę, jeszcze trochę? Proszę mnie nie spychać. Ale tutaj nieczyste zagranie, proszę państwa. No patrzcie co za gracz. No dobrze zrobił z jednej strony, no taktyczne to było całkiem. Ale z drugiej troszkę smuteczek, że tak wyszło, a nie inaczej. No cóż, jedziemy następny i tamten już wygramy. Okej, mamy nocnego eliminatorka, więc pewnie za dużo widzieć nie będziecie, ale ja nie jestem na lepszej pozycji, uwierzcie mi, że tutaj też nie jest kolorowo. Jedyny plus jest taki, że te dropy jako tako widać w nocy. No i słuchajcie, tym razem jadę do strefy, bo przed chwilą odpaliłem gierkę i stwierdziłem, a zrespię się w mieście dla odmiany, pewnie będą fajne dropy. Nie dosyć, że nie było żadnego dropa, zacząłem się kręcić i wyjeżdżać już poza miasto, to potem okazało się, że już wiem dlaczego nie ma żadnych dropów, bo byłem po prostu... tak bardzo poza strefą, że nie zdążyłem w ogóle do niej dojechać, więc bez sensu, żeby wam to pokazywać, jak tylko próbuję uciec przed przeznaczeniem. No i dlatego widzimy się tutaj w tej sesyjce i mam nadzieję, że ta sesyjka będzie lepsza pod tym względem, bo tutaj strefa jest zaraz obok, więc zdążymy i w ogóle jest bardzo mała, 30 osób niby było na start, z czego chyba kilka nie zaakceptowało. Więc też bardzo ciekawe. Ciekaw jestem też, czy jest coś takiego, że jak jest mniej graczy, to jest też mniej dropów. Może to od tego zależy, ile jest dropów na mapie. No wiecie, musi być więcej tych dropów, żeby więcej graczy miało szansę je podnieść. Jakby było tak naspamione tutaj defaultowo na każdym, no to rzeczywiście byłoby to dziwne. Więc może coś z tym jest związanego. To w sumie jest ciekawa hipoteza, którą powinienem jakoś sprawdzić. No ciężko to w ogóle tak sprawdzić w takich warunkach. Ale trzeba się przyglądać temu i wy też możecie uważnie się przyglądać, polecam. I teraz tak, wiem, że dropik jest tutaj, więc sobie po niego pojedziemy. I miejmy nadzieję, że ten dropik jest godny podniesienia. Tak co najmniej czwórka. Czwórka to naprawdę byłbym content. Uwaga, no, wywróżyłem, za to chyba się należy taki soczysty lajk oczywiście. No nie namawiam, ale polecam. I tak, mieliśmy tutaj jakiegoś gagatka nad nami. No tu jest bardzo ciężko podjechać przez to, że jest strasznie stromo, straszliwie. No ale spróbujemy się tutaj jakoś dostać. Tak trochę pokręcić na boki. I może jakoś podjedziemy. Uwaga, daliśmy radę. Co prawda tamten już nam zdążył zwiać. No i tak pojedziemy sobie mniej więcej jego śladami, tam troszeczkę skręcimy w lewo, później odjadę w prawo, żeby sobie pozwiedzać inne tereny tutaj.
No tu jest kopalnia, nie chcę mi się do niej zjeżdżać w sumie, mimo że domyślam się, że może być tam jakiś drop, to po prostu, nie wiem, nie kusi mnie wjeżdżanie do tej dziury i kombinowanie, jak z niej sensownie wyjechać i jak nas ktoś wyzwie szczególnie, więc pojedźmy sobie dookoła tak całkiem na bezpiecznie, poobjeżdżamy to wszystko i będzie na pewno troszeczkę tutaj może lepiej, może po prostu tylko bezpieczniej. Okej, tutaj tamci się ścignęli i możliwe, że to był ten gagatek, którego próbowałem podgonić tutaj, więc no cóż, albo mu się udało, albo nie. Ale w każdym razie my sobie pojedziemy teraz może prosto tutaj. Tam ktoś podniósł dropa i już jest dostępny do wyzwania go na pojedynek. I fajnie by było go... to jest szóstka. To nie jest byle co. Widziałem, że się zmniejszyło, więc jest przewaga minimalna na starcie. I teraz przydałoby się złapać jakieś drogi, bo bez dróg nie mamy na niego szans po prostu. Jeżeli on poleci bez przeszkód, no to nie ma na niego szans najmniejszych. Więc, będziemy kombinować. Na razie tutaj drogi nie ma jak złapać żadnej sensownej. Tu za chwilę coś się zadzieje, więc spróbujemy się jakoś przykleić do tej dróżki. Do tej tutaj. O to chodziło. I teraz już pojedziemy drogą, serio. Myślę, że drogą mamy przewagę pod tym względem, że... No spójrzcie, on w sumie pojechał gdzieś. Nie wiem, czy mu to wyjdzie na plus. Jak na razie jest za nami, a już nas doganiał. Chyba nawet wleciał w jakieś drzewo, więc spoko. Tak trzeba robić w tej sytuacji. No tutaj jest słabo pod tym względem, że tu będzie stromo za chwilę. Więc trochę się boję. Boję się, jak wyląduję tutaj. Czy nie wlecę w żadne drzewo. Na razie próbuję manewrować. Zarzuciło mnie niesamowicie. Tutaj troszeczkę odbije, tu jest chyba najłagodniejszy zjazd i tak mimo wszystko. I teraz wyskok tutaj. Aż wstrzymałem oddech, proszę państwa, co to był za lot? Adam Małysz byłby dumny po prostu. Co prawda troszeczkę straciliśmy wysokości, a on jedzie chyba z lewej do tego, więc też ma przewagę na chwilę. Jak ja nie podjadę szybciej, to nie ma szans dla mnie. Szybko, no zasuwaj, nie! Ale on to dobrze zrobił. Bardzo dobrze nawet to zrobił. Chyba, że nie trafił. Trafił. No niestety. Dobra, słuchajcie. Był jeden dobry wyścig. Jeden był ciekawy, na pewno. No i ten był... No co mogę zrobić? No taki sobie w sumie, nie? Ale to może was zachęcić do tego, żeby obejrzeć kolejne odcinki, jakie się pojawią. Bo obiecuję wam, że w kolejnym, jak będę przegrywał, to w ogóle tego nawet nie wrzucam, tylko dajemy same dobre wyścigi. Może zróbmy coś takiego, że czasem róbmy takie odcinki z failami, a czasem róbmy takie rzeczywiście z jakimiś naprawdę samymi dobrymi wyścigami. To będzie fajne według mnie rozwiązanie, żeby pokazać jednak z dwóch stron tego eliminatorka. Takie wiecie, no, złoty środek. Więc dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Forzy Horizon 4 i różnych innych gierek. Na razie!